Policja z Jaworzna zatrzymała 30-letniego mężczyznę, który w środę rano atakował przechodniów gazem pieprzowym. Łącznie napadł na 3 osoby. Pierwszy atak miał miejsce po godzinie 6 przy ulicy Grunwaldzkiej. 30-latek psiknął gazem w twarz mężczyźnie i próbował mu wyrwać plecak. Chwilę później, nieco dalej, zaatakował kobietę i uciekł. Następnie psiknął w twarz kolejnej kobiecie i ukradł jej torebkę. Po kilkunastu godzinach policji udało się namierzyć sprawcę. Policjanci docierają do tego mężczyzny w miejscu jego zamieszkania w godzinach popołudniowo-wieczornych. Odwiedzają go w jego miejscu zamieszkania. No jest on bardzo zaskoczony wizytą policjantów. No w trakcie czynności policjanci w tym miejscu zamieszkania ujawniają dokumenty, torebkę tej właśnie kobiety, która została jako ostatnia poszkodowana w wyniku działania tego sprawcy. Dodatkowo znajdują policjanci narkotyki w postaci najprawdopodobniej mefedronu. Zatrzymany mężczyzna jest dobrze znany policji, był już wcześniej karany, odbywał karę pozbawienia wolności. Najprawdopodobniej odpowie za rozboje, grozi mu nawet 12 lat więzienia.